Mamy to, po co tu przyjechaliśmy. Widzicie? Jest! Dzień dobry, o poranku. Witam Was w górach Wicklow. A dzisiaj jadę prosto z GoPro, bez mikrofonu, więc może być troszeczkę dziwniej mnie słychać, ale na szczęście nic nie wieje. Dzisiaj będę fotografował w takim dosyć widokowym miejscu, a warunki są, powiem Wam, zobaczcie sami. Piękne chmury. Czy też można powiedzieć, by była mgła. Mam ustawione dwa aparaty. Panasa mam troszeczkę zoomowanego. Nikon idzie bardzo szeroko, więc będzie łapał całą przestrzeń. Mam nadzieję, że będzie fajne tańczenie złapane. Moje słonko będzie gdzieś tam wschodzić, więc na wprost, więc przy tych mruchu chmur może to wszystko fajnie wyglądać. Zobaczymy, ciężko w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Mam jeszcze 15 minut do wschodu, a tutaj tańczy. Chociaż mgła zaczyna się bardziej powiększać i chodzi w dolinę stamtąd, tam z gór spływa w dół doliny. Jak to będzie wyglądać, trudno powiedzieć. Wszystko się tak zmienia, ale poczekamy, zobaczymy. Jak na razie sobie tutaj wszystko idzie i, że tak powiem, rośnie. Obstawiam, że to może być bardzo fajny timelapse, jeżeli się nic nie schrzanie, bo coś dzisiaj nie idzie. Mam taki problem, że zaryzykowałem. Zobaczcie, ile mam aparat wstawiony w stopkę. Coś dzisiaj się nie chce wsunąć mi stopka do środka, się zablokowała, ale nie wiem, co się stało. Wczoraj było ok, czy tam dwa dni temu było ok, a dzisiaj nie wiem co, czy w bagażniku gdzieś się coś musiało stać, że się zgniotło, czy po prostu coś. Więc takie z rana są problemy, ale na szczęście idzie wszystko, więc czekamy. Czekamy na światełko, trochę więcej tych chmurek, czyli tej mgły się pojawiło, jest wyżej. Może być też tak, że przyjdzie i pokryje całego mnie tutaj. No ale mam nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie czekamy na słoneczko. Troszkę Wam powiem może jeszcze o interwałach, jakie mam ustawienia. Tu lecę na manualu. Mam interwały 8 sekund. Co 8 sekund robi mi zdjęcie. Więc powinien to w miarę, że tutaj będzie trochę szybciej szło. Na Panasie mam interwał 5 sekund. Tutaj po prostu mam tylko zbliżony troszeczkę dalej. Tu będzie ciut wolniej, ale to wolniej nie będzie za bardzo wyglądało, ponieważ jest troszeczkę zbliżone. Mróz już przychodzi, wszystko zaczyna się białe robić dookoła. Ale co się zaczyna dziać? Chmury. Mgła przychodzi do mnie. Idzie teraz w moją stronę. No to ciekawie się zaczyna robić. Ciekawie. Więc wszystko idzie teraz w moją stronę. Tu widzę już dom. Mojego światła już nie mam. Zaczyna się robić ciekawie. Ogólnie chmur wysokich w ogóle nie mam na niebie. Więc odbicia by nie było żadnego. Szkoda, bo fajnie by się przydało kolory mieć. Ciekawe na światło. Tutaj mam mniej więcej taki widok. Tu ogólnie z tej strony możemy mieć piękny widok, jeżeli nie mamy chmur. Widać
Great Sugarloaf. To jest taka góra jak wulkan, taki stożek, osobno stojący w ogóle, taki znikąd, jest wszędzie płasko prawie dookoła i taki stożek jest jak wulkan. W tej chwili już coraz mniej będziemy widzieć, wszystko idzie cały czas w moją stronę. I mam piękną dolinę z panoramą taką właśnie na góry Wicklow. No dzisiaj mamy tańczącą mgłę, która się przelewa przez góry, co fajnie bardzo wygląda i na timelapse jest to troszeczkę, nawet gdzie tam troszeczkę, to jest wymarzone, że coś takiego, taką akcję mieć, szczególnie o poranku. Więc trzymajmy kciuki, żeby to wszystko ładnie dzisiaj nam zatańczyło. Mój wschód słońca za chwilę będzie, gdzieś tak mniej więcej za 5 minut. I właśnie to, co mi się podoba w Irlandii, zimą fotografowanie o porankach, że wschód słońca w najkrótszym dniu jest jakoś za 29, 8.40, 8.45. W tej chwili jest 8.35, a mamy połowę grudnia, więc to tak mniej więcej będzie. Teraz mamy wschód 8.35, tak, żeby wyjaśnić. Więc wstawanie o poranku to świetna sprawa. I nie ma pająków, nie ma muszek, nie ma komarów, nic się nie gryzie przyjemnie. No może chłodniej jest, ale lepsze to. Ale zobaczcie, idzie w moją stronę i jeszcze chwila i nie wiadomo, co będzie widać. Tu już wschód ma być. Przestawiłem sobie panasa, zrobiłem kolejny sobie timelapse, ustawiłem, bardziej zoomowałem. Mniej więcej, żeby wam to powiedzieć, to gdzieś mniej więcej tu jesteśmy z panasem. Mniej więcej w tamtym miejscu, gdzie tak się przelewa, to tak mniej więcej w tamtym miejscu jesteśmy. Ale ja tu zaraz mogę nic nie widzieć. Może być ciekawie na Nikonie to wygląda. No, pokaż. Nadchodzi, po prostu nadchodzi. Tu już jest tak mlecznie się robi. Mam jeszcze drona, ale nie chcę w kadr sobie latać, żeby więcej roboty nie robić. Zobaczymy. Jest ciekawie. Tak się dzisiaj zastanawiałem właśnie, gdzie tu jechać. Patrzyłem, że mogą być mgły, ale mają schodzić. Znowu ma czyste niebo być. Gdzieś te chmury tak miały być dookoła. Tu wszystko tak jakoś miało dziwnie wyglądać. Raptem okazało się, że mgły, które miały być w nocy, to są rano. Z czego jestem bardzo zadowolony. Ale tak mówię, wszystko tak dziwnie się rozchodziło. Nie wiedziałem, w które miejsce jechać. Znowu pojadę nad Lochtem, może będą niskie chmury, albo będzie mgła nad jeziorem. Może drona poślę znowu do góry, będzie fajnie wyglądać. Bo kiedyś latałem, właśnie były chmury niskie, no pięknie tam było. To jak gdzieś może wam filmik podeślę, albo zapraszam na ten mój drugi kanał Relaxing Nature Films i tam sobie zobaczycie, jak właśnie te mgiełki. Pięknie to wyglądało. Więc tutaj już zobaczcie, już mgła nadchodzi. Powiem, że jest dynamicznie, może światła nie ma, ale się dzieje normalnie. Lepiej jakby było światło. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądać dzisiaj. Mgła zaczyna schodzić z każdej strony, nawet tam jest. O, pokażę wam. Też schodzi z tamtej strony. Tu już wszędzie idzie. Na zdjęciach zaczyna to wyglądać już za dużo, po prostu jest tego. Szczególnie na panasie, gdzie jest zoomowane, to po prostu już zaczyna wyglądać takie, bo to tam jest tylko wycinek, to już takie mleko zaczyna wyglądać. Na Nikonie jeszcze to wygląda w porządku, bo idzie po prostu chmura z boku. Tutaj sami widzicie i jest, powiedzmy, będzie jeszcze ten ruch. Co do mojego wschodu, to jak sami widzicie, ciężko przewidzieć, co to będzie. Jakieś kolorki zaczynają się pojawiać u góry. No, powiedzmy, są tu na Nikonie trochę widać, ale ja nie mam ustawionych aparatów w górę. No, panas w ogóle jest tam we mgle, gdzieś sobie
marzy. No nic nie poradzę. Tak się zastanawiam, jeszcze Nikon zrobi do 300 zdjęć, jeszcze zostało 40 i sobie zmienię, może sobie troszeczkę zoomuję. Zrobię na, może na 35 mm, nie na szerokim. Z tej strony jeszcze pan nas ma jeszcze 140 zdjęć do zrobienia. Przejaśnię się troszeczkę znowu. Widać tam słonko z przodu, gdzieś świeci. Więc dzieje się niesamowicie. Warunki dzisiaj są piękne. Przy takich warunkach, jakbym fotografował, bym nie robił timelapsów. Chociaż na razie to tak jest mdłe to wszystko, ale wziąłbym długą ogniskową i bym szalał. Naprawdę, tutaj, po tych drzewkach. A jeszcze jakby gdzieś światła, o idzie światełko, patrzcie, jest! O, pokaż, pokaż! Come on! Widzicie? Jest! Bym szalał po tych drzewkach tutaj z długą ogniskową. Tak jak w tej chwili mniej więcej, no nawet dłuższą niż mam na panasie, więc na pewno by to bardzo fajnie wyglądało. Na pewno bym obcykał całą dolinę, tu bym pojechał, zobaczcie te drzewka tam. Świetnie wygląda, światełko, słonko jest tam. Na górze, we mgle te drzewka, to wszystko. A w Polsce wy też macie takie warunki, więc korzystajcie, długa ogniskowa i naprawdę nawet w parku będzie to fajnie wyglądać. Uwierzcie mi. Dzieje się, zaczyna się, mamy to. Mamy to, po co tu przyjechaliśmy? Tak więc dzieje się. Wiecie co? Uważajcie. Trzymajcie się. Żartuję. Zobaczcie. Idzie. Idzie, tam idzie. Zaraz wejdzie ponad chmury. Czy też ponad mgłę. Pytanie, czy będę mógł dalej fotografować, czy będzie tak mi oślepiać kadr, czy nic nie zrobię. Ewentualnie panasem na długi będę sobie gdzieś tam szalał. Chociaż to jest taka mgła, że z tej strony, że tutaj nie ma pola do popisu. Tutaj też już znowu się mleko zrobiło niesamowite. Że tak dzieje się, słuchajcie. Lalalala, jak to wygląda na mojej ekspozycji? No słonko zaczyna łapać światła i zaczyna być mocne, dosyć mocne, wiecie? Ale ja nic na to nie poradzę. Znowu przykryła mgła. Słońce wychodziło trochę, wychodziło ponad horyzont. Ponad horyzont, ponad tę mgłę i chmury znowu przytłumiły, czy też ta mgła przytłumiła. Ale się dzieje dzisiaj. Mleko, mleko, mleko. Dosłownie nic nie widać. Tylko troszeczkę słonka. Minimalnie tarczy, a to co akurat wy tu widzicie, to tylko światło powyżej jest. Słonko to jest tylko taki grzbiecik i tyle. Więc czekamy aż zejdzie. Tu już schodzi i dosyć szybko schodzi światło. Tu już mam słońce, widzicie? Więc oj, dzień dobry, słoneczko. W końcu zaczynamy się widzieć. I tam już schodzi. Może być tak, że za chwilę tylko będzie dolina oświetlona. To też może mieć fajny efekt. Thank you.
timelapsy zrobione, dron puszczony. Na pewno wam się to podobało, pięknie wygląda ponad tą mgłą. Jadę, bo już jak sami widzicie, mleko. Tylko by dron został, żeby właśnie u góry coś pomontować, ale jest takie światło, dosyć duże kontrasty, że też dosyć ciężko jest. Więc pakuję się i jadę. Wspaniały poranek. Pewnie za chwilę zobaczycie to, co się tu wydarzyło, tak jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało dzisiaj. Było całkiem inaczej niż zawsze. Jeżeli możecie, kliknijcie tam kciuk w górę. Dzielcie się tymi filmami. Hej!